Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kośro, to jest kolejny odcinek The Walking Dead. What the fuck? Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kośro, to jest kolejny odcinek GTA 4, GTA 4. Ostatnio się pomyliłem, dałem GTA. A czemu ja nie mogę włączyć kierunkowskazów? Pożyczymy sobie samochód, pojedziemy sobie do Little Jacoba i zrobimy u niego misję. Pożyczyliśmy samochód do jakiejś starej babci. No widać, że na emerytury to ma dość mało, bo samochód ma taki, no powiedzmy, bardzo, bardzo... O, Bruce i wysłał nam wiadomość, zobaczymy. Taki skurwysyn jak ty powinien dla kasy pobawić się w tajniaka. Green, zostawiam rynną robotę dla nas, tak? Dla prywaciarzy. Sprawdź sam następnym razem, gdy będziesz w radiowozie. B. Dobra. Dobra, ja, czemu ja chcę jechać, to naciskamy shift. What the fuck? Policja psów w schronisku dla psów. Tak bardzo fany. Fany, dobra. Tutaj już, no nie. Ja wysiadam z tego samochodu. Pożyczę sobie jakiś inny samochód, taki bardziej, powiedzmy, lepszy. Bo jesteś podobny do literzyka, bo więc cię nie zabije. Jest jakiś policjant? WS. A nie, to AD. AD chyba się nazywa, nie. Nie tego. Tego. What the fuck? A Little Jacob jest tak blisko. Ale tutaj go. Go zrobili. Beka. Muszę uciec z policji, żeby rozpocząć misję. No, nie muszę chyba. Chyba nawet nie muszę. Policja przestanie sama mnie ścigać. Jak się nie mylę. Hej ty, a nie zgądź, no fuck. Znajdź handlarza w Short Bohan. To jedziemy do tego handlarza w Short Bohan. Moda sobie wgram, który pokazuje stan licznika. What? Co to było? A jak wjedziemy sobie tędy, to policja będzie mi ścigać? Jo. Myślałem, że nie. Bo my nie wjeżdżaliśmy przecież tam. Ale policja. Policja to policja. Fuck. Dobra, poczekamy sobie tu. By nas widzą, samochód nasz widać, tak. Ale policja i tak nie wstrzała pościgu z nami, ponieważ czemu im się nie chce? Czy ten samochód był trochę w tym? Nie widziałem. Ej, tu mi coś... Myślałem, że mi piksel... O, mam chyba martwy piksel. O, czy to moje napró... To moja ślina. Yo. Dobra. Jesteśmy już coraz bliżej. Tutaj przesuwamy pełno samochodów. My musimy tam dojść. Dobra, yo. Powracam do częstszego nagrywania. Teraz sobie nagram dwa odcinki. Te dwa odcinki postanowię sobie teraz obrobić. Później postanowię je sobie, kurwa, wrzucić. A później po wrzuceniu postanowię sobie opublikować. Lecz to będzie tak, że nagram sobie ten odcinek. Później będzie Become Agent Spesa. I później będzie następny odcinek GTA 4. Czemu? Bo ja jestem bogacz. I mogę sobie takie coś, na takie coś pozwolić. Tak? Właśnie tak. No a i akurat jak my podjechaliśmy, on coś sprzedaje, tak? Mamy go śledzić. Dobra. Podjeżdżamy za handlarzem. Nie, tak nie. Spokojnie jak on. Trochę sobie przy... Nie tak blisko, Nikobelik. Nikobelik, nie tak blisko, pamiętaj. Masz być bardzo blisko jego, jego osoby. Lecz nie za blisko, by on cię nie zauważył. Pamiętaj o tym. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Gdzie on idzie? Gdzie ty podążasz? No nie! Sobie kurwa znalazł skrót. Spuszczyłem go. No i... Zanim go dogonię, to miną lata. Ciekawe, czy będę... O, ten liżomek leje w kącie.
Ciekawe, czy będę miał go zabić? Myślę, że tak. Dojdziemy do jego handlarza, to na pewno będzie jakiś rozpierdol. Mam go nie zabijać. Jezu, jaki ten budynek jest wysoki. Co to, World Trade Center? No. Też mogłem sam tutaj już dojść, nie? Jakichś dwóch czy piraków tu jest. Dziwnie się ukrył. Dostał w rękę. Dobra, chyba go zabiłem. Yeah. Myślałem, że będzie jak San Andreas. No i w San Andreas to było granie do pokonania, no proszę, ja ciebie. Little Jacob dzwoni. Tak, my sobie misję zakończymy, odcinek też zakończymy. Oczywiście, jak będę miał czas, to będę grał w GTA, sobie poszedzę tak misję, ja wam będę pokazywał takie urywki jak teraz. Dawno nie nagrywałem, dawno nie pokazywałem, co jest tutaj. Może zrobię do Dimitrego, by dowiedzieć się, czy rozmawiam z Piotrowiczem. Dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja teraz zacznę nagrywać już kolejny. Trzymajcie się, do zobaczenia. Do zobaczenia, tak, do zobaczenia. Bye, bye.